Witajcie! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie mebel dla wszystkich, którzy są miłośnikami spędzania wieczorów w ciepłym, domowym zaciszu przy lampce wina, ale nie tylko. Mebel z kolekcji Mexicana, wykonanej w całości z drewna świerkowego, olejowanej ekologicznym olejem, o takim fajnym, folkowym zacięciu, nieco góralskim stylu, ale o szczegółach za chwilę. Zapraszam Was do oglądania. Komoda z kolekcji Mexicana to mebel bardzo wielofunkcyjny. On może posłużyć nam jako tradycyjna komoda, jako winiarka, jako wyspa kuchenna, jako fajny mebel oddzielający salon od części kuchennej. Tak jak pozostałe meble z kolekcji Mexicana wykonane w całości z drewna świerkowego, tutaj zastosowano taki bardzo fajny efekt kornikowania, co dodaje jeszcze naturalności tym meblom. Jest pokryty ekologicznym, naturalnym olejem, dzięki czemu wszystkie meble z kolekcji Mexicana mają niesamowity, niepowtarzalny zapach. Tutaj, jeśli otworzymy sobie drzwiczki, wysuniemy szufladę, czuć po prostu zapach lasu, czuć zapach gór, czuć zapach naturalności. Daje to naprawdę fajny, niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Co jeszcze istotne? Blat wykonany z marmuru, dzięki czemu raz, że mebel jest bardzo trwały, dwa, że daje nam dużo więcej możliwości wykorzystania go, choćby nawet przy przygotowaniu posiłków. No i oczywiście super fajny efekt estetyczny. Z jednej strony szufladki pojemne na drewnianych prowadnicach, z drugiej strony półka i bardzo fajna środkowa część, w której możemy ustawić sobie butelki z winem, wyeksponować naszą kolekcję win. Bardzo ładnie się prezentuje, bardzo ciekawe rozwiązanie. Istotne jest również to, że tył tej komody jest również bardzo ładnie wykończony, dzięki czemu możemy ustawić mebel w dowolnym miejscu i on będzie się dobrze prezentował z każdej ze stron. Tak jak pozostałe meble z kolekcji Mexicana, których jest naprawdę dużo, zachęcam Was do przejrzenia sobie całej oferty. Również i ta komoda będzie się fajnie komponowała w góralskim, w folkowym stylu. To jest mebel dla osób, które lubią ciepłe wnętrza, które lubią tradycyjne wnętrza. To jest naprawdę ciekawa propozycja do na przykład domów z Bali, do domów drewnianych i wszystkich innych domów wykończonych właśnie w takim ciepłym, tradycyjnym stylu. Mam nadzieję, że komoda Mexicana przypadła Wam do gustu. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia pozostałych mebli z tej kolekcji. Jest ich naprawdę, naprawdę wiele. Spotkacie tam klimatyczne kredensy, fajne witryny, bardzo funkcjonalne stoły, idealne do nich krzesła z fajnymi wycięciami, rzeźbieniami. Serdecznie Wam tą kolekcję polecam. Zapraszam Was do oglądania poprzednich naszych odcinków. Poznawajcie nasze meble, poznawajcie naszą ofertę. Na dziś bardzo Wam dziękuję. Będę testować winiarkę dalej. Do zobaczenia.